Halo, halo, siemaneczko, witajcie serdecznie w unboxingu. A dzisiaj wiecie co mamy? A mamy coś słodkiego, mam nadzieję oczywiście. Dobra, ławki na bok. Tutaj co się znajduje, to są box subskrypcyjny, który możecie znaleźć oczywiście na dole pod filmem. I zobaczymy co z niego wypadnie. Ma być podobno japońskie jakieś słodycze i zobaczymy czy to będzie prawda. Najpierw to rozpakuję. Dobra, zobaczmy co tu się znajduje. Pum pum pum. Otwieraj się. O! Bon appetit mamy na początku. O, patrzcie. Czekajcie, nie wiem. Nie wiem czy to sfokusuje, no. Robi się. Hi Arek, thank you so much for unboxing treats, czy jak to się tam czyta. This box features snacks from Japan. I hope you enjoy. Have a great day, Roger. Take happy hippo. I recommend... Dobra, czyli on mówi, żebym wziął tego happy hippo. Niby dobre, zobaczymy. Zobaczymy. Fajne w ogóle ten zdjęcie. Tutaj mamy, o jakie fajne, tak się to rozpakowywuje, oj chyba oj, nie tak to miało być, ale dobra, wow, ile tu mamy rzeczy, o kurde, nie wiedziałem, że aż tyle, dobra, czekajcie, w ogóle trochę aparat przykrzywię, dobra, tutaj jest lista, co tu jest, to na razie tego nie będzie, poki, jest tu gdzieś coś po angielsku, chociaż... Cracker. Czyli to są takie rurki. Takie truskawki, no w jakiejś, nie powiem czekoladzie, tylko w truskawkowej polewie zanurzane takie. Myślę, że będzie smaczne. Na bok. I teraz te chipsy. Shrimp Jim. Shrimp Chimps wygląda w taki sposób, trochę podobne do Bucket. If it's not original, to jest z Japonii. Inspired... A bo to jest chyba inspirowane tymi japońskimi chipsami. No dobra, mam nadzieję, że też będzie dobre. Wow. Ej, tu to jest jakieś dziwne. Ja nie wiem co jest w środku. Zaraz, aż zaraz zobaczę. Słuchajcie, ja nie będę tego smakował na nagraniu, ponieważ na moim Facebooku to muszę zaraz coś zrobić, ponieważ to nie wiem co to jest. Aha, to jest chyba orężada. Przynajmniej można rozpoznać to po tym takim. Widzicie chyba, tak? Widzicie czy nie? Dobra, chyba widzicie, nie? No mam nadzieję, że tak. Dobra. To jest właśnie orężada. Wow. Tutaj, z tego co widać, mamy jakieś takie... No jakieś takie. I z tego co widać... To nie wiem co to jest. To o smaku coli chyba. Jest coś napisane? Może tutaj. Candy. Shuwa pokot stick cola. Stick. Nie ogarniam co to, ale dobra. Zobaczymy. Okej. Okay. Śmieszne. Statyw. Teraz mamy. Może tu będzie coś. Karmel. Wiecie o co chodzi. Wygląda to właśnie w taki sposób. Jagody. Butter sauce. To chyba też nie jest japońskie, tylko inspirowane na czymś japońskim. Tak mi się wydaje.
Nie, to jakieś frytki chyba. Przynajmniej tak wygląda. No coś, japońskie literki jakieś są. No kurde, ile tego tu jest? Myślałem, że z 5 rzeczy będzie. Kinder... O właśnie, Happy Hippo. To mi napisał, żebym spróbował. I na pewno spróbuję. Kakao, Happy Hippo. Happy Hippo. Okej. Wow! Co to jest? Czekajcie. To wygląda trochę jak rożek, wiecie, te rożki lody. I tutaj z tyłu też takie na tych opakowaniach wygląda, jakby to właśnie było rożek. Ale to jest, czekajcie. To jest jakiś taki rożek, tylko że to nie jest... to nie jest taki rożek z lodem. Też musi być bardzo smaczne. O Jezu. Wow. Mamy tutaj żelki jakieś. Proszę bardzo. Żelunie. Super. Też będą jakieś fajne. Wow. Co to jest? Japan's Rice Cracker. No takie te. Ciasteczka chyba, tak? Tak mi się wydaje. To ma w sobie. Musicie to przeczytać. To ma w sobie. Musicie to mieć. Dobra, i zaraz jeszcze omówimy. Spokojnie. Jak to jest? Patrzcie. Proszę bardzo. Tak to wszystko wygląda. To są... wiedziałem, jak to się nazywa. Wiem, że cracker. Co, że cracker? Dobra, mniejsza z tym. Zapomniałem kompletnie. Tak więc mamy tu to trochę rzeczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, o hipo, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, umiem liczyć, 11. W ogóle tu się znajduje wszystko, co... tutaj macie wszystko, co... Ej, no jak to? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli ja w ogóle mam 11 rzeczy. Czyli on mi dał Happy Hippo. No to na pewno, to. Tego nie ma. W prezencie mi dał. Dali. Przecież mi dał. Dobra. Tak więc macie tutaj wszystko. Możecie to również zamówić sobie do Polski, jeżeli chcecie. Link macie w opisie w sumie. Myślę, że się opłaca, ponieważ po pierwsze macie tam, nie wiem, czy co miesiąc się wybiera... Co miesiąc się wybiera po prostu automatycznie chyba z jakiego kraju ma być dana paczka, bo chyba wy nie, chyba nie wybieracie. No i cóż, zapraszam serdecznie, bo to jest naprawdę fajne i będę jadł. A na mojego Facebooka również chciałbym zaprosić, ponieważ tam będę pisał jeden tych... zrobię taką linijkę i z 11 tych... powiem wam od 1 do 10, jak smakują dane potrawy, znaczy dane słodycze. Co jest ich dobre, a co nie. Po prostu taka skala od 1 do 10 zrobimy. I zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tak więc to w sumie chyba na tyle. Jeżeli głos był słaby, to sorry, daleko mam mikrofon. No i cóż, papatki. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ale czekajcie. Ja muszę coś sprawdzić, co to jest. To już muszę otworzyć. Patrzcie. Patrz, to wygląda jak lód. Ale to nie jest lód.
Ja wiem co to, ale zapomniałem również. Jedliście kiedyś... nie pamiętam, no kurde, ja w ogóle wszystkie... Przecież ja wiem jak to smakuje, że to smakuje no jak ten. Dobra, powiem wam na Facebooku jak to smakuje. Bo kompletnie zapomniałem. No trochę truskawką to wiadomo, ale... gdzieś było to. Ja jadłem takie coś podobnego. Dobra, mniejsza. Dzięki serdecznie za oglądanie i pa pa. Trzeba to zjeść teraz.